W poprzednim filmiku rozwiązywaliśmy sobie takie proste, najprostsze z możliwych przykłady na wykorzystanie prawa Snella, a teraz rozwiążemy zadanie troszeczkę bardziej złożone. Otóż sytuacja jest następująca. Stoimy nad brzegiem basenu i świecimy wskaźniczkiem laserowym w ten sposób pod kątem do wody i wiemy, że punkt, z którego świecimy, tutaj ten koniec wskaźniczka, znajduje się 170 cm nad powierzchnią wody i że w powietrzu promień światła przebył odległość 8,1 metra. Następnie trafił do wody, gdzie nastąpiło jego załamanie i gdzieś tutaj ten promień trafił na dno basenu o głębokości 3 metrów. Głębokość wody wynosi 3 metry i gdzieś tutaj plamka światła z naszego wskaźniczka trafiła. I teraz pytanie jest o to, ile wynosi ta odległość tutaj w poziomie od miejsca, gdzie promień został, gdzie światło zostało wyemitowane, do punktu, na który ono padło tutaj na dnie basenu. Czyli innymi słowy, chcemy obliczyć długość tego odcinka X tutaj zaznaczonego na rysunku. I oprócz danych, które tutaj wypisałam, musimy znać jeszcze współczynnik załamania powietrza N1, 1,29 oraz współczynnik załamania wody, który wynosi 1,33. Na pierwszy rzut oka zadanie może się wydawać skomplikowane. Możesz w pierwszej chwili pomyśleć, że może tutaj jest za mało danych, żeby obliczyć szukaną wielkość, ale okazuje się, że przy użyciu trigonometrii oraz prawa Snella możemy tutaj wszystko sobie policzyć. Więc spójrzmy na rysunek. Zobacz, że ten odcinek x możemy sobie rozbić na 2, na x1, stąd dotąd jest x1, a tutaj jest x2. Tak je sobie oznaczmy. Nasze szukane x to jest x1 plus x2 i teraz osobno każdy z tych odcinków możemy policzyć. Więc zacznijmy od odcinka x1 i jego akurat możemy obliczyć bardzo łatwo, ponieważ tutaj mamy trójkąt prostokątny, którego dwa boki znamy, przeciwprostokątną i jedną z przyprostokątnych i potrzebujemy obliczyć drugą przyprostokątną. Robimy to oczywiście z twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa mówi, że w przypadku tego trójkąta 1,7 metra podniesione do kwadratu, czyli długość jednej przyprostokątnej, dodać x1 do kwadratu, czyli długość drugiej przyprostokątnej podniesiona do kwadratu, to jest kwadrat długości przeciwprostokątnej, czyli 8,1 metra do kwadratu. Tutaj trzymam te jednostki, trzymam te metry, żebyśmy mieli kontrolę nad tym, w jakich jednostkach nam wyjdzie wynik. Dobrze, przenieśmy sobie 1,7 metra do kwadratu na drugą stronę równania, żeby mieć x1 po jednej stronie. x1 do kwadratu to jest 8,1 do kwadratu minus 1,7 do kwadratu. Wszystko w metrach do kwadratu. A stąd x1 to się równa pierwiastek z 8,1 kwadrat minus 1,7 do kwadratu, wszystko jest w metrach. Interesuje nas długość odcinka, tutaj oczywiście to równanie spełniają zarówno plus, jak i minus ta wartość, ale nas interesuje długość odcinka, która jest oczywiście dodatnia. Wobec tego tutaj weźmiemy wartość dodatnią. I teraz policzymy, ile dokładnie ona wynosi. Zobaczmy na kalkulatorze, ile to będzie. Najpierw to, co pod pierwiastkiem. Mamy 8,1 do kwadratu, odjąć 1,7 do kwadratu, to jest 62,72, czyli widzimy, że nasz wynik, jak możemy sobie w głowie oszacować, że będzie trochę mniejszy niż 8. No i teraz wyciągnijmy pierwiastek z tego, czyli innymi słowy podnieśmy do potęgi 1/2. To jest 7,92, tak w zaokrągleniu do dwóch cyfr po przecinku, czyli 7 metrów i 92 centymetry. Tak, to jest pierwszy nasz ważny wynik, pierwszą część zadania, x1 już obliczyliśmy, pierwszą część zadania już mamy rozwiązaną, a teraz jeszcze x2. No tutaj do obliczenia x2 to na pierwszy rzut oka wydaje się, że w ogóle jest za mało danych, no bo tutaj w tym trójkącie prostokątnym znamy długość tylko jednego boku, tylko jednej przyprostokątnej. No nie wiadomo, jak stwierdzenia Pitagorasa nie możemy policzyć, bo znamy tylko jeden bok. No to co tu zrobić? Ponieważ to jest w powietrzu, a to jest w wodzie, to teraz prawo Snella wkracza na scenę. Otóż zobacz, że tutaj mamy jakiś kąt padania, θ1, tutaj mamy kąt załamania równy θ2. I teraz, jeśli znalibyśmy kąt θ2, to ze związków trygonometrycznych dla tego trójkąta widzimy, że tangens kąta θ2 to jest x2 przez 3 metry, prawda? Jeśli x2 będzie w metrach, to to wyjdzie bezwymiarowe i możemy w ten sposób wyrazić tangens tego kąta, prawda? Bo przypomnę Ci, dla trójkąta prostokątnego tutaj mamy dwie
przy prostokątne. Tutaj mamy kąt, tutaj mamy przeciwprostokątną. No tak, sinus tego kąta to jest długość przy prostokątnej przeciwległej do kąta, podzielona przez długość przeciwprostokątnej. Kosinus to jest ta przyprostokątna będąca ramieniem kąta, podzielona przez przeciwprostokątną, a tangens to jest ta przeciwległa przyprostokątna podzielona przez drugą przyprostokątną będącą ramieniem kąta. Tak, a przez B. To tak tylko dla przypomnienia. Tutaj to sobie oddzielimy, bo teraz będziemy tutaj w tej części naszej tablicy będziemy liczyć x2. Dobrze, czyli mamy taki oto związek, ale żeby to policzyć, musimy znać kąt teta 2 i to policzymy z prawa Snella. Prawo Snella mówi, że współczynnik załamania dla powietrza razy sinus kąta padania, ten teta 1, to jest współczynnik załamania dla wody razy kąt załamania, razy teta 2. Stąd moglibyśmy policzyć kąt teta 2, bo znamy współczynniki załamania, ale nie znamy jeszcze kąta teta 1, a właściwie sinusa, wystarczy nam znać sinus. No a sinus kąta teta 1, ponieważ tutaj również jest x1, długość równa 7,92 metra, no to tu z rysunku widzimy, że sinus kąta teta 1 możemy policzyć. Sinus kąta teta 1 to jest ta przyprostokątna, przeciwległa do kąta. Ona ma długość 7,92 metra, a przeciwprostokątna ma długość 8,1 metra. Tak, metry się skracając, nam wychodzi jakaś liczba bezwymiarowa. Sinus to oczywiście musi być liczba bezwymiarowa, gdyby to nam zostały jakieś jednostki, jakieś metry czy jakieś inne, to by oznaczało, że coś jest źle. No a teraz z tego równania z prawa Snella możemy znaleźć sinus kąta teta 2. Sinus kąta teta 2 dostaniemy z tego równania, jeśli podzielimy obie strony przez współczynnik załamania dla wody. Czyli sinus kąta teta 2 to jest współczynnik załamania powietrza przez współczynnik załamania wody razy sinus kąta teta 1. Tu już wszystkie dane liczbowe mamy, możemy podstawić. I to będzie tak. 1,29 podzielone przez 1,33, to są te współczynniki załamania i to mnożymy razy 7,92 podzielić przez 8,1. Ile to wynosi? Zobaczymy na kalkulatorze. Tutaj mamy to 7,92, to podzielmy to sobie przez 8,1. Informacja, że sinus tego kąta teta 1 wynosi 98 setnych, prawie 1, czyli to jest kąt bardzo bliski 90 stopniom. I inaczej, chociaż tutaj ten rysunek nie oddaje za bardzo proporcji rzeczywistych, tych długości, które tutaj są napisane, to jest to taki trójkąt, tutaj jest ta wysokość, o ta, 1,7 metra, natomiast ten trójkąt jest taki bardzo, bardzo chudziutki, ta długość i ta są prawie równe. Tak, ten sinus jest taki. I teraz jeszcze mnożymy to razy stosunek współczynników załamania, czyli tak, razy 1,29 i to dzielimy przez 1,33. Wychodzi nam, że sinus kąta teta 2 to jest 735. Dobrze, stąd kąt teta 2 to jest, musimy policzyć funkcję odwrotną do sinusa, funkcję arcus sinus od tego wszystkiego, od tej liczby, która nam tutaj wyszła. No, wychodzi, że to jest 47,34 stopni. A potrzebujemy znać tangens tego i wtedy x2 to będzie 3 razy tangens kąta teta 2 w metrach. Będzie w metrach wynik, czyli dobrze. I teraz tak, musimy policzyć tangens tego. Zaraz sobie policzymy. Teraz od tego wszystkiego, co nam tutaj wyszło, obliczamy tangens. 1,85. Tak, 3 razy 1,85 w metrach nam wyjdzie. Tak, i policzmy sobie na kalkulatorze, ile to będzie. Tak, to wszystko razy 3. 3,255. Tak, mamy obydwa odcinki składowe, tak, i stąd możemy policzyć, że x to jest 7,92 plus 3,255 metra, to się równa, to jest ten nasz wynik, to 3,255, to jest nasze x2, dodajmy do tego x1, 7,92 i wychodzi w zaokrągleniu 11,18 metra i to jest nasz wynik. Jak widzisz, cała trudność w tym zadaniu polegała na tym, żeby zobaczyć, że mamy tak naprawdę dość danych, żeby policzyć wszystko. Nie musimy mieć wśród naszych danych tych kątów, teta 1, teta 2. Wszystko sobie policzyliśmy z trygonometrii i z prawa Snella.